Cześć, witam Was, moi kochani, bardzo serdecznie. Przychodzę dzisiaj do Was z recenzją, ale przede wszystkim z przedstawieniem kolejnej talii kart. To jest Tarot Kruków, wydany przez wydawnictwo Synergy. Tarot Kruków składa hołd mitycznej energii kruków oraz wron i zaprasza nas do przejścia przez zasłonę iluzji, jak również do połączenia się z autentycznym źródłem intuicji. Ta dopracowana pod względem artystycznym talia 78 kart jest nasycona symboliką znaną z tarota Rider-White'a. I to się zgadza, bo jak sobie przeglądałam, to faktycznie można rozróżnić te karty mimo innych obrazków. Dzięki czemu osoby początkujące, jak i profesjonaliści czytający z kart mogą z niej z łatwością korzystać, bez konieczności nauki nowych znaczeń i interpretacji. Tu bym się lekko nie zgodziła, bo tarot jest tarot i czy to będzie tarot gumi jagód, czy tarot kruków, czy tarot Rider-White, ta znaczenie jest znaczeniem, natomiast w szybkości stawiania kart dla mnie osobiście bardzo ważny jest ten white'owski sznyt, albo crowley'owski, bo te dwie talie znam najlepiej, ewentualnie wielkie arkana z marsylskiego. Załączony przewodnik wyjaśnia znaczenie kart, zarówno w pozycji prostej, jak i odwróconej. Nie brakuje również instrukcji czytania z kart. Kruki są w rzeczywistości niezwykłymi osobnikami, ich energia jest silna i mistyczna. Wszystkim korzystającym z tej talii kart życzymy udanego przejścia przez magiczną zasłonę i nawiązania połączenia z mocą intuicji kruków. Pudełko pięknie wydane, mocne, silne i faktycznie, jak to u Synergy są piękne wydania, nie spotkałam się z żadnym niepięknym. Także tak, środek też mamy bardzo ładny i to jest coś, co lubię, z takim ślizgawym akcentem. Pierwsza karta, która pokazuje jakiś taki przykładowy rozkład, również jest bardzo ładna. No i słuchajcie, książeczka, do których ja generalnie nie zaglądam, ale jeżeli ktoś ma pierwszy raz w ręku jakieś karty, może ją sobie poczytać. Wydana po polsku, bardzo też fajna. Jeżeli chodzi o karty, to mamy tutaj tyły, które faktycznie nie przeszkadzają nam w czytaniu odwróconym bądź prostym. Jak widzicie, nie ma tutaj żadnej różnicy. Dosyć miękkie, ale znając życie, mało zniszczalne. Tak jak mówię, no, ufam Synergy, bo ono wydaje dobre karty. I teraz przyjrzymy się po kolei tym kartom. Zobaczcie, mamy polskie napisy. Ja będę starała się te karty pokazywać nieco bliżej, tak żebyście mogli je sobie doskonale obejrzeć. I zobaczcie, kapłanka, od razu widać, że jest kapłanką. No, jest gdzieś zawarta taka fajna symbolika white'owska. Mimo że jest to tarot wizualnie odbiegający od white'a, bardzo mocno, ale cesarz i baran i wszystko tu się zgadza, arcykapłan i jego klucze, także naprawdę możemy w ładnej formie zorientować się, z jaką kartą mamy do czynienia. I to jest bardzo piękne. Mamy siłę w ósemce, czyli w white'owskiej stylizacji, bo jakby siła jest 11 w marsylskim. Taki drobny. Patrzę w podgląd, żeby Wam nie odbijać światła, żeby można było obejrzeć i zobaczyć. Ja oczywiście Wam pokazuję te karty, nie rozwodząc się nad nimi, ale mam ochotę ich już używać, bo podobają mi się po prostu. Bardzo mi się podobają. Śmierć jest przecudna. Także widzicie, że pięknie zrobione, no i spójne przede wszystkim. Ja lubię spójność w kartach. Kruki myślę, że będą bardzo fajnymi kartami na Samhain. Tak po prostu. Zobaczcie, że to cudnie wygląda. Wielkie arkana przeważnie są w kartach dobrze zrobione, ale tak jak mówię, wcześniej przeglądałam te karty i muszę powiedzieć, że również dobrze są zrobione małe arkana. Dobrze, idę już w tę stronę. Król buław, lew. Wiadomo, królowa była w słoneczniki, jeden z symboli na łajcie. Rycerz buław, mamy kunia, paź buław bez kunia, czyli do rozróżnienia. No i mamy dziesiątkę buław,
kto zna Ridera White'a, wie, że są podobne, one są inne, ale gdzieś tam ten sznyt Rider White'owski trzymają, mi się bardzo podobają. Bardzo, bardzo, bardzo. Przejdziemy sobie przez całą talię, żeby można było ocenić, jeżeli macie ochotę je kupić, czy kolekcjonersko, czy do stawiania kart. I to są jedne z tych kart, którymi ja będę mogła stawiać karty, bo nie będzie mnie drażniło, że nie wiem, co to za karta. To jest u mnie bardzo ważne. Ja lubię szybko interpretować, żeby mi symbole do głowy wpadały. Bach, bach, ciach, ciach. Interpretacja, wróżba. Więc musi to u mnie działać w bardzo dobry sposób. Także, no macie dziesiątka pucharów. No jest gdzieś ten sznyt White'owski. To będzie dla mnie prosta talia. Nie dlatego, że tarot w znaczeniu jest skomplikowany, tylko jak mam się doszukiwać, co to za karta, labutą normalnie i czytać, to mnie osobiście trafia. No ale są różne estetyki. Dlatego też Wam robię przeglądy talii, które posiadam, żebyście mogli sobie zajrzeć jakby w całości, ocenić. Dobrze się trzyma w ręku. Są nieco szersze niż White'owskie przeważnie wydania. Miękkie. Zaraz zobaczymy, jak się tasuje. Jak przelecimy przez całą talię. No i zobaczcie, dziesiątka mieczy, dziewiątka mieczy. Tu się wszystko tak jakby zgadza. Gdzieś te układy nawet tych mieczy są podobne. Siódemka mieczy są podobne do tych White'owskich. To jest plusem talii tej. O, zobaczcie, czwórka mieczy. Od razu widać, że czwórka mieczy. Trójka mieczy, trójka mieczy, dwójka mieczy. Też ten układ mieczy jest podobny, as mieczy. Tu się wszystko, kochani, zgadza. Mamy dworskie. Z koniem są rycerze, też proste, bo na przykład u króleja to trzeba naprawdę dobrze znać karty, żeby wiedzieć, który rycerz, który panienek. Bo on nie ma paziów, tylko ma jakieś księżniczki przecież. No co są paziami, bo tak jak mówię, znaczenie jest znaczeniem. Ale do talii też się trzeba przyzwyczaić. Ja jestem fanem White'owskiej. Zobaczcie, dwójka monet, as monet. Wszystko widać, że to jest to. No dobra, przejrzane, zobaczone na własne oczy. Macie porównanie z ręką. Zobaczymy, jak się skubane tasują. Wy wiecie, że ja łamię karty. O, bardzo dobrze się tasują. Nie będą od tego boleć kciuki, słuchajcie. Nie wylatują z rąk. Są wystarczająco śliskie. Mają chropowate krawędzie. Tutaj wszystko się zgadza. No i zobaczymy, jaka wyjdzie nam pierwsza karta z tej talii. Co zazwyczaj sprawdzamy. I mamy rycerza buław. Bardzo był taki okres w moim życiu, kiedy zawsze wychodziła królowa buław, czyli wiedźma czarownica, ale jak widzimy, niedaleko padło jabłko od jabłoni. Też w buławach zostaliśmy. Także ruch, energia, sprzyjające informacje, szybkość do działania. Ta talia od razu mówi, można z niej wróżyć szybko, nie trzeba się zastanawiać, co to za karta. Po prostu. No, mam nadzieję, że Wam się talia podoba. Mnie bardzo. Ja jestem talią zachwycona. Będę jej pewnie używała w najbliższym czasie. Także zacne pudełko. Te karty zazwyczaj gdzieś tam sobie w księgach cieni używam, bo lubię. Ale pudełko mi się podoba, bo można stosik pudełek ułożyć. W podróży się tak mocno nie niszczy. Także jak zwykle Synergy, gratulacje. Fajne wydanie. Talia sama w sobie bardzo ładna, bo bywają różne, nawet jak jest piękne wydanie, czasem talia komuś może nie odpowiadać, to jest oczywiste. Mnie się ta bardzo podoba, i kolor, i estetyka, i sznyt White'owski. Buziakuję Was bardzo mocno, dajcie znać pod filmem, czy podobała Wam się ta talia, czy jest trochę po Waszemu, czy niekoniecznie. Jestem ciekawa Waszych opinii. Pa, pa, pam!